Wielu rodziców, którzy mają maluszka w domu, mają gdzieś powieszony i, i ciągle na to zerkają, i bardzo dobrze. Co w tym wieku, no to jest ogromny rozstrzał, bo może być dziecko 10-miesięczne, które nam już biega, albo 16-miesięczne, które jeszcze nam czworakuje. Widełki są szerokie, ale nigdy nie czekamy do ostatniej chwili. Ograniczając to, z czym dziecko teraz ma trudność, e, ograniczymy to, z czym ewentualnie mogłoby mieć trudność w przyszłości. Zawsze, jeżeli jest jakaś trudność w jednej z tych sfer, to Niestety, zawsze to będzie rzutowało również na inne sfery. W grupie liczącej 25 osób może być nawet piątka lub szóstka dzieci, które potrzebują wsparcia lub indywidualnej pomocy. 10 najczęściej spotykanych zaburzeń rozwojowych to konkretnie dyskalkulia, dysgrafia, dysleksja. I ja już widzę, jak tutaj się właśnie zapala internet. U mnie w grupie! Ja też taki byłem i wyrosłem i żyję, prawda? Powiedział tata. Chłopcy zaczynają mówić później. No znowu, absurd nad absurdami. Diagnoza po Psuje dziecku papiery. Ja myślałam, że już tego nie usłyszę. Co osobia naszą czujność? Za się na diagnozę wyrośnie to rozwojowe minie, są gorsze rzeczy, przesadzasz. Dawniej nikomu to nie przeszkadzało. Chłopcy tak mają, nie rób dziecku problemów odpuść. Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie, witam bardzo serdecznie. Poniedziałek 19.30 oznacza, że spotykamy się na bezpłatnych webinarach w Famidze. Kolejny sezon przed nami, kolejny za nami i kolejny myślę, że jeszcze w planach. Jak wiecie kilka ogłoszeń zawsze na początek, ale zanim zacznę to od razu ostrzegam, dzisiaj będzie sporo pytań do Was, będzie dużo zagadek można nazwać. Ja bym też się chciała dowiedzieć, co już wiecie, więc będę bardzo dużo pytać, będę zadawać po prostu pytania. Więc na początek roku jeżdżę palcem po dzienniku, będę wywoływać do odpowiedzi, a ja się nazywam Joanna Krysiak, jestem pedagogiem rodzinnym, terapeutą integracji sensorycznej, neurodydaktykiem, tenerem wielu metod wspierających rozwój dzieci. Jestem też diagnostą integracji sensorycznej, zaburzeń ze spektrum autyzmu, zaburzeń z zakresu przetwarzania słuchowego. Więc stąd też ten temat, który pojawia się zazwyczaj we wrześniu, czyli pierwsza diagnoza dziecka, sygnały ostrzegawcze, na które warto zwrócić uwagę. I dzisiaj też ten temat chciałabym podjąć z wami. Mam nadzieję, że są z nami rodzice, że są z nami nauczyciele, pedagodzy, terapeuci, diagnosty, dlatego że dla każdego będzie kilka słów dzisiaj i fajnie, żeby każdy usłyszał te słowa zarówno dla siebie, jak i dla innej grupy. Bo tutaj współpraca na tym polu, akurat na polu diagnostyki, obserwacji dziecka, jest niezwykle ważna i na tym dzisiaj mi bardzo zależy, żeby, żeby tak było. Także dajcie znać: pierwsze moje pytanie, kto z nami jest, kim jesteście, dlaczego tu jesteście, dlaczego ten webinar, dlaczego jesteście. Może nie, inaczej, jak jesteście nastawieni dzisiaj? Czy pozytywnie, czy, czy negatywnie? Ja wiem, że diagnoza ma różne zabarwienia, więc też mam nadzieję, że to mi tutaj napiszecie w komentarzu. Przywitajcie się, też dajcie znać skąd jesteście, jak tam początek roku szkolnego, jak pierwszy tydzień, i myślę, że będziemy sobie tu powolutku przechodzić dalej. A za tydzień zapraszam Was na webinar Dyscyplina w przedszkolu i w szkole, jak stworzyć przyjazne środowisko wychowawcze, czyli o dyscyplinie na pozytywnie, na mądrze, żeby tutaj nic nie, nie było przemocowego, ale było mądre i skuteczne. O tym opowiada Magdalena Perzyńska i to będzie uwaga, uwaga, jedno z moich dzisiaj największych chyba radości, drugi, druga moja największa radość, czyli będzie dwusetny webinar. Słuchajcie, za tydzień Wielkie Święto, dwusetny webinar, więc bądźcie konieczni, bo będzie też trochę niespodzianek. Mam nadzieję, że to Was zachwyci tak samo jak mnie. No, 200 webinarów aż w głowie się nie mieści. Te kilka lat, które razem spędziliśmy, szybko zleciały także bądźcie za tydzień 16 września. Trochę później, po 19 września, to jest czwartek. Zapraszam was ja osobiście na webinar Senso gimnastyka mózgu pierwszego i drugiego stopnia, pytania i odpowiedzi. Na pewno widzieliście, że kurs sensogimnastyki gimnastyki mózgu dzisiaj ruszył. Ja za chwilę o nim troszeczkę więcej opowiem. Natomiast zawsze przy tej okazji Zdarzają się pytania, zdarzają się wątpliwości, zdarza się mnóstwo pozytywnych komentarzy, dlatego to będzie taki czas, żeby się troszeczkę podzielić, trochę zadać pytań. Jeżeli ktoś jeszcze się waha, myślę, że nie ma co się wahać, bo to jest naprawdę sztos, to we czwartek będzie można posłuchać o tym, czym jest sensogimnastyka mózgu w ogóle jako idea, czym jest pierwszy i drugi stopień, czym się różnią, jak drugi uzupełnia pierwszy i będzie można zadawać swoje pytania, na które będę starała się sukcesywnie Odpowiadać, to jest też bezpłatny webinar też na Facebooku, więc zapraszam, żeby się tutaj dodać do wydarzenia, jeżeli nie chcecie tego przegapić. Za dwa tygodnie, 23 września, to znowu spotkanie ze mną. Tym razem, temat, którego jeszcze nie było, a myślę, że warto o nim wspomnieć, jak rozwijać logiczne myślenie u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, dlatego, że mam takie poczucie, że coraz większy jest problem z tym logicznym myśleniem. I nie chcę tu absolutnie narzekać na dzieci, natomiast zmienia się środowisko, zmienia się przestrzeń kulturowa jest dużo cyfryzacji wokół nas, nie ma co z tym walczyć, bo to są takie procesy, które są, będą następować, będą się rozwijać jak w tym wszystkim rozwijać logiczne myślenie u dzieci jakie zalety mogą mieć dzieci, które rozwijają się w świecie cyfrowym no mnóstwo ciekawych informacji zapraszam was za dwa tygodnie 23 września i również te wszystkie linki pojawiają się tutaj w komentarzach moderacja jest tutaj razem ze mną, odpowiada na Wasze pytania, pomaga. Jeżeli macie jakieś pytania, zadawajcie je też tutaj. Oni na bieżąco zbierają te pytania, też dla mnie na koniec webinaru. A my spotykamy się w każdy poniedziałek, godzina 19.30. Przypominam o tym, bo mam nadzieję, że dla większości jest to już wiadome. I tu moje pierwsze pytanie do Was. Czy ktoś jest pierwszy raz i nie wie o tym, że webinary odbywają się co poniedziałek o 19.30? Proste pytanie się wydaje, ale po tylu latach czasami już przestajemy zadawać te proste pytania, a ja dzisiaj chciałabym właśnie do nich wrócić. Czy ktoś jeszcze nie zna nas? Czy może ktoś się trafił dzisiaj przez przypadek, a może ktoś polecił Wam nasze webinary? To są zawsze dla mnie cenne informacje, nie tylko dla mnie, ale dla całej naszej ekipy, która tutaj współpracuje i buduje całą naszą famigową społeczność. Sensu gimnastyka mózgu. Ta, 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 tam, fanfary, fanfary ruszyła właśnie dziś. Ruszył kurs już jakiś czas temu, natomiast nie sprzedajemy go non-stop. On jest sprzedawany w takich okienkach sprzedażowych. I właśnie dziś ruszyło jedno z takich okienek sprzedażowych. Od dzisiaj przez następne dwa tygodnie, właściwie to 15 dni, do następnego i następnego poniedziałku. Czyli do 23 września, będzie możliwość, jest możliwość kupienia kursu Senso Gimnastyki Mózgu pierwszego i drugiego stopnia. Nowością, oczywiście, jest drugi stopień. Jeżeli jeszcze nie znacie Senso Gimnastyki Mózgu, to kolejne moje pytanie. Napiszcie mi proszę w komentarzu, kto jeszcze nie zna sensogimnastyki mózgu, słyszy o tym po raz pierwszy, kto już uczestniczy, wziął udział w pierwszej edycji, jakie są Wasze wrażenia, jakie są komentarze. Ja te komentarze oczywiście część znam z naszej platformy szkoleniowej, ale jeżeli dacie radę, podzielicie teraz tutaj, to zapraszam. Sensu gimnastyka mózgu to certyfikowany kurs online, który właściwie wprowadza taką nową metodę, Będącą połączeniem integracji sensorycznej, neuronauki oraz ruchu. Przede wszystkim przedstawiamy tam metodykę prowadzenia zajęć. Zgodnie z tą metodą scenariusze, materiały, budowę i funkcję mózgu, czyli jest taka duża część teoretyczna ćwiczenia spostrzegawczości, ćwiczenia koncentracji, uwagi, koordynacji, ćwiczenia kreatywne, mnemotechniki, ćwiczenia sensomotoryczne i wiele, wiele innych takich ćwiczeń, które wspierają nie tylko mózg, ale też dużą motorykę i integrowanie tego wszystkiego ze sobą. Seso gimnastyka mózgu pierwszego i drugiego stopnia. Zapowiadaliśmy, że drugi stopień będzie i rzeczywiście udało nam się uruchomić cały ten kurs już dzisiaj, czyli drugiego stopnia. Na razie dostępne są lekcje teoretyczne i za kilka dni uzupełnimy, uzupełnimy je o praktyczne, bo wiem, że to są te, które lubicie najbardziej, ale w tych teoretycznych jest też mnóstwo smaczków, mnóstwo informacji, które Was zaskoczą, które Was zainspirują. Na pewno nowością w drugim stopniu jest to, że są to moduły poszerzone o seniorów. Jest cały moduł, jeden z moich ulubionych, ale to tak pewnie będę mówiła o każdym następnym. Starzający się mózg, mózg nastolatka, percepcja świata, jak odbieramy, przetwarzamy świat o całym rozwoju sensoryczno-motorycznym, pamięci wspomnienia, bardzo rozwinięty temat i tam jest no mnóstwo ciekawych informacji. Ale myślę, że warte uwagi jest to, że jest duży rozdział poświęcony neurodynaktyce, Czyli nauczaniu przyjaznym mózgowi, jak nauczać, jak uczyć się, żeby to miało rzeczywiście sens zgodnie z zasadami współczesnej neurodydaktyki. I jest też sporo o neurotypowości, nieneurotypowości i zaburzeniach różnego rodzaju. Jest mózg depresji, jest ADHD, jest ASD, jest o uzależnieniach też spory wątek, więc naprawdę nie jest to tylko uzupełnienie informacji z pierwszego stopnia to jest nowy poziom, to jest dopełnienie, to jest e, styl życia, ja, ja lubię mówić, bo tu są takie informacje, których no nie, e, ciężko jest potem nad nimi przejść po prostu. Jak już wiecie niektóre rzeczy, to aż szkoda z nich nie skorzystać. Oczywiście nowe kort, karty pracy, materiały, e, tych materiałów na ten moment w pierwszym stopniu było ponad 400 stron tym momencie również no, mnóstwo stron dochodzi materiałów i uwaga innowacja pedagogiczna gotowy program innowacji pedagogicznej który jest również załączony do drugiego stopnia kursu sensu gimnastyki mózgu więc takie krótkie krótkie nie krótkie ale sensowne mam nadzieję podsumowanie tego co jest w kursie sensu gimnastyka mózgu ja zapraszam na tą stronę bo tutaj jest mnóstwo informacji wyjaśnień jest filmik no myślę że że, że bo można sobie po prostu nam dokładnie doczytać. W razie czego służymy pomocą, nasza wspaniała moderacja odpisuje na maile, na messengery, na wszystkie możliwe źródła, na telefony. Także po prostu bądźcie z nimi w kontakcie, nie bójcie się po to, dla was jesteśmy, żeby rozwiewać wszelkie informacje. Na pewno dodam, że nowością jest taką dużą w tej edycji, że bardzo dużo grup kupuje ten kurs. Pod wpływem tych pozytywnych opinii, które były do tej pory, a naprawdę ogrom nas zalał aż. Nie mogliśmy uwierzyć jak pozytywny odbiór ten kurs zdobył i po prostu poprzez polecenia grupy zamawiają, czyli całe rady pedagogiczne kursy dla siebie. No, to jest niesamowita historia i dalej szokuje, mimo że gdzieś już wiemy, że, że ten kurs jest spodobał i nie powinno nas, nas to dziwić, to, to nadal nas zaskakuje i, i zachwyca. Także dziękujemy wam, wam bardzo, bardzo. Czy w kursie sensogimnastyki są dostępne napisy polskie dla niesłyszących? Transkrypcja jest dla całego pierwszego kursu, więc jak najbardziej, tak, to jest w ogóle świetne pytanie i cieszę się, że, że ono padło tutaj zaraz na początku i że je wyłapałam. Jak najbardziej są. W drugiej części transkrypcja jeszcze się tworzy, bo to jest długi i czasochłonny proces, tym bardziej, że staramy się, żeby on był na bardzo wysokim poziomie. Także też jak najbardziej. Bardziej myślę, że w najbliższych tygodniach dodamy również transkrypcję do drugiego stopnia. Webinar 199 dzisiaj, co oznacza, że za tydzień jest 200, a wszystkie te poprzednie można zobaczyć na naszej stronie na Facebooku oraz na YouTube, na którego serdecznie zapraszam. Pakiet szkoleniowy dzisiejszy. Imienne zaświadczenie, jak zawsze. Pamiętajcie, że na tych zaświadczeniach możecie dodawać też swoją datę. Wpisując w zamówieniu, wchodzicie sobie na stronie, wrzucacie do koszyka, ustawiacie, jaka data ma być na zaświadczeniu, więc jest to przewygodne. Można kupić nie tylko dzisiejsze zaświadczenie, ale ze wszystkich poprzednich. Webinarów też z niektórych następnych, więc od razu można dorzucać do koszyka dowolną ilość. Pełna prezentacja, czyli to co teraz zobaczycie, oczyszczona z tych takich informacyjnych slajdów. Plakaty nasze hitowe. Mam tutaj je wydrukowane, żebyście widzieli, jak to wygląda. Jeden plakat, co prawda jest nowy, bo to jest taki plakat, który mówi nam, kiedy diagnozować zaburzenia rozwoju, i mamy informacje, kiedy możemy diagnozować ADHD, spektrum autyzmu, łotys autyzm wybiórczy, centralne przetwarzanie. To są generalnie takie plakaty, które można sobie powiesić na. Już tutaj się pokażę, żebyście widzieli. Myszko, Myszko, gdzieś ty jest, nie uciekaj mi. I teraz tak mamy taki plakat. To są takie plakaty, które można powiesić sobie gdzieś na gazetce szkolnej, w gabinecie, w poradni. My też mamy kilka gabinetów, nie, jakby piętro niżej niż poradnia i niedaleko poradni. Ja czasami sobie przechodzę tamtędy i widzę, że te plakaty nasze wiszą. To jest strasznie miłe. Wczesne objawy autyzmu, i oczywiście nasz hit nad hitami, czyli integracja sensoryczna, objawy zaburzeń. Ja będę o tym też za chwileczkę więcej mówić. I to wszystko kosztuje do dzisiaj 19 zł, a od północy będzie koszt 24 zł. Więc zawsze ci, co kupują trochę wcześniej, mają trochę taniej, a później na spokojnie również te pakiety można sobie dodawać. A ja nie powiedziałam o najważniejszej rzeczy, słuchajcie. Jest jeszcze oczywiście, że karty diagnostyczne, karty diagnostyczne one też są w pakiecie. Dużo mam ci do powiedzenia, więc pewnie stąd moje rozproszenie i ekscytacja tym, że Senso Gimnastyka dwójka wyruszyła. To, jest, to są karty diagnostyczne, o których też będę mówić, one też są w pakiecie. Są niezwykle proste w obsłudze, również z nich korzystacie. Kto już kupował wcześniej te karty razem w pakiecie szkoleniowym, one są trochę odświeżone, więc to nie jest też to samo, co było dokładnie, tylko jest oczywiście odświeżona wersja, zaktualizowana i do przodu. To wszystko można zakupić na stronie famiga.pl przez w199, tutaj e, zaraz obok pewnie pojawia się to wszystko, e, ten link e, w komentarzu. Uff, dobra, to lecimy słuchajcie do konkretów. Jak zwykle konkurs przed nami, zawsze można wygrać jakąś książeczkę na naszych webinarach. I także dzisiaj e, uważność i spokój żabki do wygrania. E, taka jedna z klasyków, prawda, jeżeli chodzi o uważność. Co trzeba zrobić? Przede wszystkim udostępnić ten webinar o tym nie zapomnijcie, bo często zapominacie, a potem w komentarzu tutaj napisać, co warto, na, co, na co warto zwrócić uwagę w rozwoju dzieci. Może jest coś takiego, co było zdiagnozowane późno u Waszych dzieci, może znacie jakieś przypadki, gdzie coś było ignorowane, mimo że wielokrotnie zwracaliście na to uwagę. Na co warto zwrócić uwagę nie jest takim może typowym zaburzeniem, typowym objawem, typową trudnością, a jednak warto... To o tym wspominać. Napiszcie to w komentarzu. Myślę, że to będą cenne informacje nie tylko dla mnie, ale dla innych osób. I na koniec wylosujemy spośród tych komentarzy trzy e, osoby, cały czas moderacja czuwa, czyta, to wszystko ocenia, więc na końcu webinaru ogłosimy wyniki. E, Plan webinaru na dziś. Normy rozwojowe: co to jest, dlaczego, skąd się wzięły, jak je stosować, dlaczego warto diagnozować. Zaburzenia rozwojowe, mity dotyczące rozwoju dzieci to chyba będzie mój ulubiony. Ulubiona część czerwone lampki co może niepokoić w rozwoju z dziecka myślę, że najważniejszy element i pytania, odpowiedzi, wyniki konkursu, konkursu to wszystko się wydarzy na końcu. Więc przechodzimy sobie do norm rozwojowych. Rozwój, co to w ogóle jest? Podstawowe prawo rozwoju mówi o tym, że jest to przechodzenie między Stanami. Jakimi? Od Stanów Jednorodności do Stanów... Różnorodności i od nieokreśloności i chaosu do uporządkowania i integracji tego wszystkiego. No, jakże piękne definicje psychologia rozwoju dziecka nam tutaj podsyła. Czyli od takiej, takiego nieogarnięcia do całkiem planowych, celowych ruchów. Myślę, że to bardzo ładnie widać, szczególnie na, przykład, na przykładzie małego dziecka. Rozwój. To bardzo uporządkowana sekwencja zmian i to warto podkreślić. To wszystko ma swój cel, porządek, jest to proces ciągły, bardzo dynamiczny i ma charakter stopniowy. A teraz uwaga, bardzo dużo tekstu o normach rozwojowych to zestawy oczekiwań dotyczących typowych średnich osiągnięć dziecka w różnych dziedzinach rozwoju, takich jak motoryka, mowa, zdolności poznawcze, emocjonalne i społeczne. Normy te służą jako punkt odniesienia do oceny, czy, rozwoju dziecka, czy rozwój dziecka przebiega w sposób typowy, czy może występują opóźnienia lub nieprawidłowości. I teraz sobie zap zapamiętajmy ten, ten tekst, tą definicję, dlatego że ona jest bardzo ważna w momencie, kiedy będziemy mówili o mitach dotyczących rozwoju dziecka. Tam będą się pojawiały stwierdzenia, że dziecko ma czas, że co to za normy, kto je wymyśla. To wszystko ma sens i to wszystko jest bardzo dokładnie określone. Pamiętajmy, że normy często mają szerokie widełki, ale dziecko musi się w tych widełkach po prostu zmieścić. W rozwoju rozróżniamy dwa takie zegary, można powiedzieć, czy czasomierze. E, jeden to jest zegar biologiczny, a drugi to zegar społeczny. Czasami biologicznie czy fizycznie dziecko jest gotowe, żeby coś osiągnąć, ale nie jest na to gotowe jeszcze społecznie. I w drugą stronę, czasami już społecznie dziecko dojrzewa do pewnych rzeczy, ale jeszcze fizycznie nie jest do tego gotowe i na to też warto zwracać uwagę. I mamy też coś, co jest przepiękne i myślę, że daje takie pierwsze wskazówki i myślę, że wielu rodziców, którzy mają maluszka w domu, czy zajmują się małymi dziećmi, mają to gdzieś powieszone gdzieś na lodówce pewnie i ciągle na to zerkają i bardzo dobrze. Tak zwane kamienie milowe to są podstawowe informacje. Ja też zajmując się i integracją sensoryczną i też rozwojem fizycznym dzieci, bo jestem instruktorką gimnastyki korekcyjnej, to wiem jak niezwykle ważne są te kamienie milowe rozwoju ruchowego dziecka. Bo one potem mają dalsze konsekwencje. Jeżeli coś tutaj się nie poukłada, to niestety zawsze będzie to widoczne dalej. O tym rzadko kiedy mówią. Często mam maluszki, które w wieku 3-6 miesięcy miały jakieś trudności, czy w napięciu mięśniowym, czy właśnie opóźniony rozwój ruchowy, typu siadanie, przewracanie się na boki. I rzadko kiedy fizjoterapeuci mówią, albo mówią, a rodzice po prostu tego nie pamiętają, że tak. Takie dziecko zawsze powinno już być pod kontrolą taką bardziej uważną, żeby jednak przechodzić regularnie, nawet profilaktycznie, sprawdzać, czy, czy coś się nie wydarzyło dalej, bo to oznacza, że jak już na początku rozwoju coś się wydarzyło, to zazwyczaj ma to swoje konsekwencje dalej. Kiedy co, zobaczmy, że czasami te normy są bardzo wysokie, bardzo szerokie. Zobaczcie, dziecko chodzi samo. Może się to wydawać, wydarzyć między 8 a 18 miesiącem życia, to jest aż 10 miesięcy i to wszystko jest w normie. Co w tym wieku no to jest ogromny rozstrzał, bo może być dziecko 10-miesięczne, które nam już biega, albo 16-miesięczne, które jeszcze nam czworakuje. Więc tutaj mamy naprawdę ogromny rozstrzał, ale zawsze pamiętajmy, że to są normy. Widełki są szerokie, ale nigdy nie czekamy do ostatniej chwili. Zawsze dziecko, które zaczyna chodzić. W ósmym miesiącu powinno nas niepokoić, i dziecko, które zaczyna chodzić w 18, powinno nas niepokoić. Fajnie, że się zmieściło, że rozwojowo gdzieś wyrównało, czy nadgoniło, czy później wyrównało ten czas, ale zawsze to jakaś lampka czerwona powinna nam się zapalić. Nie da się pomijać etapów rozwoju, nie ma drogi na skróty, to jest coś, co często powtarzam rodzicom. Zaburzenia rozwoju na wczesnym etapie życia mają wpływ na dalszy rozwój i pamiętajmy o tym i kontrolujmy również dalej. Dlaczego warto diagnozować? No, warto na pewno, dlatego nie jest pytanie, czy warto, pytanie tylko, dlaczego warto, i to na pewno trzeba podkreślić. Diagnoza z, diag z greckiego diagnozis, czyli poprzez poznanie, tak? Czyli mamy takie zestawienie dwóch wyrazów. Jest to złożony proces, on się składa z wielu różnych etapów, często w zależności od tego, co diagnozujemy. I oczywiście on służy temu, żeby rozwiązywać problemy, podejmować praktyczne działania naprawcze, ale też jest to pewna baza do prognozy rozwoju, czyli ma taki charakter nie tylko do tyłu, czyli patrzymy, co poszło nie tak i staramy się to naprawiać, ale też prognozujemy, jaki ten rozwój dziecka będzie dalej. I teraz, co jest ważne. Pierwszy cel diagnozy to zlokalizowanie trudności i z tym się najczęściej musimy mierzyć, albo z tym najczęściej kojarzymy diagnozę, czyli ma takie znaczenie troszeczkę negatywne, tak? czyli my się doszukujemy trudności, my zauważamy to, co w życiu nie wyszło, wytykamy błędy, tak? Z tym się kojarzy często diagnoza. Dajemy łatki. Natomiast pamiętajmy, że zlokalizowanie tych trudności, które mogą być na bardzo różnym poziomie, a im wcześniej je zlokalizujemy, tym łatwiej sobie z nimi później poradzić, daje nam możliwość szybkiego udzielenia pomocy. Czy terapii, czy leczenia, czy jakiegoś wsparcia, czy dodatkowych ćwiczeń do domu, czy e, czasami jest to zmiana środowiska, w sensie urządzenie inaczej pokoju, e, czy po prostu zrozumienie potrzeb dziecka. Dzięki temu minimalizujemy wtórne, wtórne zaburzenia, i to jest niezwykle ważne. E, ograniczając to, z czym dziecko teraz ma trudność, e, ograniczymy to, z czym ewentualnie mogłoby mieć trudność w przyszłości, czyli na przykład niska samoocena, problemy emocjonalne i tak dalej, i tak dalej. Czyli pamiętajmy, że to nie tylko jest kwestia doszukiwania się tego, co jest nie tak, ale robimy to w celu tego, żeby po prostu poprawić los dziecka. Sfery rozwoju są ze sobą powiązane, i pamiętajmy, że zawsze, jeżeli jest jakaś trudność w jednej z tych sfer, to niestety zawsze to będzie rzutowało również na inne sfery. Może też tak być, że jedna sfera będzie bardzo dobrze i wysoko rozwinięta, a inna niestety będzie mocno do tyłu. Te cztery sfery to rozwój społeczny, poznawczy, motoryczny i komunikacyjny. I to bardzo dobrze widać, szczególnie znowu na małych dzieciach, ale w późniejszym etapie, na każdym etapie rozwoju, tak naprawdę. Natomiast u maluszków jest to właściwie takie zero-jedynkowe. Zazwyczaj trudności w rozwoju motorycznym idą w parze z problemami rozwoju, na przykład mowy. Jak jest opóźniony rozwój mowy, to często jest i rozwój społeczny opóźniony. Jak jest rozwój społeczny, to również może być i poznawczy, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj trzeba bardzo zwracać na to uwagę, że to zazwyczaj, jeżeli gdzieś się coś już znajdzie, to warto jest całościowo popatrzeć na dziecko i całościowo je diagnozować. Drugi cel diagnozy, i to jest ten mój ulubiony, i to jest też ten, po który najczęściej wysyłam rodziców do poradni, to wykluczenie trudności. Czasami. Przychodzą dzieci, czy na diagnozę integracji sensorycznej do nas, czy właśnie na z, e, diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu, my jeszcze nie wiemy, co jest na rzeczy. I wtedy najczęściej zachęcamy, żeby pogłębiać diagnostykę. Nie dlatego, że e, e, chcemy się doszukiwać i się czepiamy, tylko często. Nie mamy pewności, czy wszystko jest w porządku. I lepiej jest iść i wykluczyć, niż się potem zastanawiać, albo nie daj Boże, coś przegapić. Też często diagnostyka to jest poznanie profilu dziecka, i też często rodzice, którzy przychodzą na taką diagnozę integracji sensorycznej, na przykład. Mają piękny przykład tego właśnie, że nie tylko przychodzą i my mówimy tak, tutaj jest nadwrażliwość taka, podwrażliwość taka, a poszukiwanie tego bodźca, ale też pokazujemy, jaki jest profil dziecka, jakie są jego mocne strony, jakie są jego potrzeby, co go wycisza, co go pobudza, co jest dla niego dobre, a co, z czego warto jednak rezygnować. I to myślę, że daje ogromną świadomość i taką. Moc rodzicielską, czy moc wychowawczą, bo to nie tylko rodzice, ale też i w szkole i w przedszkolu się potem przy, przydaje, że po prostu wiemy, co z tym dzieckiem robić. Tak, bardzo brzydko powiem taka instrukcja obsługi. Diagnoza to też odnalezienie mocnych stron dziecka, talentów i predyspozycji. I o tym często zapominamy. Często, ja miałam niedawno taki webinar o tym. Jak Rząbowski z geniuszem, i mówiłam dużo o, o ganiuszu, i o tym, że wielu geniuszy jest po prostu przeoczanych, dlatego że oni nie są diagnozowani. Pamiętajmy, że dzieci, które wymagają kształcenia specjalnego, to tylko nie, nie tylko osoby, które mają niepełnosprawności, ale też te, które są wybitne w jakichś dziedzinach. A jakoś o nich tak mniej słyszymy, prawda? I też pamiętajmy o tym, że diagnozujemy po to, żeby wiedzieć w ogóle, jakie dziecko jest i też poznawać jego mocne strony i tego się trzymajmy. Dlaczego ważna jest też diagnoza szybka i wczesna? Dlatego, że jest coś takiego jak neuroplastyczność mózgu, albo możemy też powiedzieć neuroplastyczność, albo plastyczność neuronalna czyli zdolność do zmian w układzie nerwowym na skutek bodźców płynących z otoczenia człowieka i o tym bardzo dużo mówimy na sensownym gimnastyce mózgu i właściwie jedną z głównych idei właśnie jest to, że opieramy się na tej neuroplastyczności i chcemy zmieniać, wspierać układy nerwowe dzieci. I oczywiście ta neuroplastyczność jest przez całe życie, ale najbardziej intensywnie mózg rozwija się, rozwija się w okresie dzieciństwa. Najłatwiej i najszybciej jest pracować z dzieckiem. Małym, bo im mniejsze, tym bardziej plastyczne. I to jest myślę, że ważne, że nie ma właściwie za wcześnie na diagnozę. Cokolwiek nas kiedykolwiek zaniepokoi, od razu idziemy, nie czekamy, bo niestety często rodzice są odsyłani na przykład na diagnozy integracji sensorycznej po czwartym roku życia, co jest dużym błędem, bo ja diagnozuję na przykład już kilkumiesięczne dzieci. I tutaj na przykład macie napisane na tym plakacie, kiedy, co można diagnozować, ale myślę, że internet też służy pomocą, byle tylko znaleźć dobre informacje. I tak jak wspomniałam, właśnie gimnastyka mózgu jest takim, czy ma być takim narzędziem, które będzie wspierało pracę mózgu, które będzie pokazywało, jak pięknie można uzupełniać codzienną pracę, które jest albo działaniem, może być działaniem albo profilaktycznym, albo terapeutycznym. Może być i indywidualnie, i w grupie, i w parach. No Cała masa tutaj możliwości do wykonania. i. Zobaczmy sobie. ADHD można diagnozować już nowymi narzędziami od 5 roku życia, natomiast objawy muszą pojawiać się od drugiego roku życia albo od 5. ASD, czyli spektrum autyzmu, właściwie w każdym wieku. Najczęściej diagnozuje się między drugim a 5, ale również są karty diagnostyczne dla całkiem małych dzieci. SPD, czyli zaburzenia przetwarzania sensorycznego e, mogą być diagnozowane w każdym wieku absolutnie e, i mutyzm wybiórczy najczęściej pojawia się między trzecim a piątym rokiem życia, ale również, e, bo wtedy też pojawiają się czy rozwijają się najbardziej te umiejętności mowy, ale też jeżeli coś nas niepokoi wcześniej to warto to diagnozować. Zaburzenia rozwojowe. Jakie to są, słuchajcie? Dwójka na dziesięcioro dzieci w wieku przedszkolnym doświadcza trudności rozwojowych, czyli 20% dzieci, ale tak naprawdę w zależności od zaburzenia i trudności te procenty mogą być zupełnie inne i może być różnie rozłożona a taka, taka, ten, ten ciężar zaburzenia. Zanim przejdę do tego, bo za kilka slajdów będzie slajd o tym, jakie są najczęstsze zaburzenia rozwojowe w Polsce. so będzie ich 10. Ja bym chciała, żebyście teraz się zastanowili i wypisali jak myślicie, jakie to są zaburzenia z jakimi zaburzeniami spotykacie się najczęściej. Albo zróbcie sobie taką listę gdzieś na kartce i, i sobie odhaczajcie, czy udało wam się zgadnąć czy zaobserwować w społeczeństwie, z czym teraz się najbardziej borykamy, z czym borykają się dzieci bo jestem bardzo ciekawa, tak jak powiedziałam będę dzisiaj pytać, więc pytam jak to u was wygląda, jak myślicie jak to jest. I teraz tak, skoro 25 czy 20% tych dzieci, które obecnie przychodzą do przedszkoli i szkoły, mają trudności rozwojowych, rozwojowe, to hipotetycznie, statystycznie w grupie liczącej 25 osób może być nawet piątka lub szóstka dzieci, które potrzebują wsparcia lub indywidualnej pomocy. Hmm, no i teraz tak, pytanie czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie. Czy macie takie doświadczenia, że rzeczywiście dzieci są trudniejsze, jakkolwiek brzydko to nie brzmi? Czy rzeczywiście częściej spotykacie się z dziećmi, które przychodzą już z jakąś opinią? Z jakimś orzeczeniem, z jakąś specjalną potrzebą. I nie mówię tego po to znowu, żeby narzekać. Ja raczej sobie tak nie narzekam na, na takie rzeczy, bo to po prostu są rzeczy, które trzeba zlokalizować i zaakceptować. Tylko. Jak nauczyciel ma sobie poradzić z taką ilością dzieci, z trudnościami? To jest ta, to moje pytanie. Coraz więcej klas, coraz więcej grup ma już nauczyciela współorganizującego. Jest to taki nauczyciel bezcenny, którego trudno znaleźć, jeżeli chodzi o zatrudnienie, są duże wakaty. Natomiast po co ja to mówię? No, właśnie nie po to, żeby narzekać, ale po to, żeby dać świadomość, jak to się zmienia i jak zmieniać się będzie. Też dać dużą świadomość tego, jak my powinniśmy się dokształcać, jak my powinniśmy poznawać te różne trudności, ale przede wszystkim je rozpoznawać, umieć się rozpoznawać. I stąd właśnie te webinary dotyczące pierwszych diagnoz dziecka. Nie chodzi o to, żebyśmy teraz szli i diagnozowali wszystkie dzieci, które mamy w grupie albo w domu, swoje własne prywatne, ale chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, gdzie to dziecko odsyłać, albo czy to dziecko odsyłać, czy to jest norma, czy to już jest jakaś trudność, zaburzenie. Trudności związane z rozwojem. Najczęściej spotykamy z, z rozwojem językowym, motorycznym, emocjonalnym, społecznym e, lub na przykład zaburzenia integracji sensorycznej. Ale uwaga, 10 najczęściej spotykanych zaburzeń rozwojowych to konkretnie zaburzenia ze spektrum autyzmu, Opóźnienia w rozwoju mowy i języka i teraz sobie myślimy, czy u mnie w grupie jest ktoś taki albo ewentualnie podejrzewam, że może być. Zaburzenia uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej, czyli ADHD. Zaburzenia integracji sensorycznej, czyli SI czy SPD. Zabu dyspraksja rozwojowe, zaburzenia koordynacji, również pod integrację sensoryczną może podchodzić. Zaburzenia lękowe, w tym mutyzm wybiórczy. Depresja dziecięca, zaburzenia rozwoju ruchowego, specyficzne trudności w nauce, dyskalkulia, dysgrafia, dysleksja. I ja już widzę, jak tutaj się właśnie zapala internet. U mnie w grupie. Zaburzenia przetwarzania słuchowego. APD albo CAPD. I teraz tak, zobaczmy, jak dużo tego jest i większość z tych rzeczy nie jest nam obca. To są już na porządku dziennym różne trudności, które spotykamy w naszych grupach. I widzę, że e, tak, coraz więcej trudności o charakterze zaburzeń lękowych, wycofanie społeczne, trudności w obszarze społecznym, nawiązywanie, utrzymywanie relacji, relacji rówieśniczych, e, pisze nam e, pani Sylwia. No właśnie, są te trudności i one będą i będą się pojawiać, Dlaczego? dlatego trzeba umieć się diagnozować. Dla przykładu zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Szacuje się, że występuje u około od 5 do 25% dzieci. I teraz skąd taki rozstrzał? Właśnie ze względu na to, że nie ma dokładnej diagnostyki. Czym się charakteryzuje nadruchliwość, problemy z koncentracją uwagi, impulsywność, emocjonalność, na ruchu? To jest takie pięć moich głównych punktów. Jak patrzę na dziecko, to zawsze sobie sprawdzam w głowie, czy te pięć występuje. Obecnie w Polsce około 5 do 7 dzieci w wieku 7 do 14 lat ma problemy z przetwarzaniem słuchowym, ale może on dotyczyć znacznie liczniejszej grupy, dlatego że większość dzieci nie jest pod tym kątem badana. Większość dzieci, które wysyłam na takie badania, łącznie z moimi prywatnymi dziećmi, takie trudności mają. Więc warto co jakiś czas, jeżeli mamy możliwość, czy przebadać gdzieś w poradni, albo prywatnie iść na takie badanie, warto to zrobić, bo to, są, to się wiąże z wieloma różnymi konsekwencjami, i wiele takich zaleceń można szybko wprowadzić w domu czy w placówce, które znacznie poprawiają w właśnie funkcjonowanie dzieci z, takim, z takimi trudnościami. Depresja występuje także u dzieci. Około procenta w wieku przedszkolnym, tak, przedszkolak może mieć depresję, nie jest to wymysł. Pamiętajmy, że depresja jest chorobą. Ona jest związana też z zaburzeniem funkcjonowania neuroprzekaźników i tak naprawdę nie zawsze mamy na to wpływ. I 2% dzieci w grupie w wieku 6-12 do 12 lat to jest naprawdę całkiem sporo. No, bo na setkę dzieci może ich być dwójka, prawda? I to już się robi dosyć sporo. Tutaj mówimy o statystyce i warto być na to otwartym też. Zaburzenia umiejętności szkolnych dyslekcja 10-30%, do 30%, dyskalkulia 1% i dysortografia, dysgrafia około 2% uczniów. Czyli mówimy też o starszych dzieciach, ale również zobaczmy jak dużo tych dzieci może być. Często jest tak, że jest niestety kumulacja, jakieś sprzężenie nazwijmy to. Gdzie niestety, jak dziecko ma trudności sensoryczne, to często ma też dysgrafię, jeszcze ma coś tam, coś tam, więc to nie jest tak, że to wszystko jest porozkładane po dzieciach. Często jedno dziecko ma kilka trudności i wtedy te procenty nam się tak wyrównują, prawda, że nie każdy ma jakąś trudność, ale warto być też uważnym, bo czasami dziecko może sobie świetnie we wszystkim radzić, a na przykład mieć tylko albo aż dysleksję. Mity dotyczące rozwoju dzieci. Myślę, że trochę się tu uśmiejemy, to będzie taki trochę śmiech przez łzy. I znowu pytanie do Was, żebyście dodawali tutaj w komentarzu też Wasze mity, z którymi się spotkaliście, spotkałyście. Takie mity, które Was trochę rozśmieszyły, takie, które Was zbulwersowały. Mój ulubiony, od którego zawsze zaczynam, to jest wyrośnie. Ja też taki byłem i wyrosłem i żyję, prawda? Powiedział tata. Ja też nie lubiłem jeździć na rowerze. Do dzisiaj nie potrafię i, i co z tego, prawda? No nic, no ale może on chce jeździć na rowerze, a nie da rady, bo, bo niestety ma problemy z równowagą i, i, i trzeba to wyćwiczyć. E, pytanie zawsze moje jest takie do rodzica: a co jeśli nie wyrośnie? I wtedy jest zazwyczaj taka cisza. A to nic nie szkodzi, prawda? No nie wiemy, tak? Jeżeli dziecko ma jakąś trudność, nie mówi, nie chodzi, ma jakąś wadę postawy, ma jakieś specyficzne swoje zachowania i często rodzice czekają, aż to dziecko z tego wyrośnie. Ale są takie sytuacje niestety, kiedy dziecko z tego nie wyrasta. I wtedy przychodzi na diagnozę taki na przykład dziesięciolatek, który ma trudności z tajnikiem czystości na przykład. Albo absolutnie nic nie je, tak? no bo rodzice czekali, aż on wyrośnie z tego, że, że marudzi przy stole, a on nie wyrasta, tylko wręcz to się pogłębia. Albo przechodzi w jakieś inne zaburzenia odżywiania. Więc tutaj naprawdę warto być uważnym, warto zawsze sprawdzić i wykluczyć, niż coś przegapić. Nie czekamy, aż dziecko wyrośnie. Chłopcy zaczynają mówić później. No, znowu absurd nad absurdami. Nie ma osobnych norm dotyczących mówienia z podziałem na płeć. Mamy jedne normy rozwojowe, i rzeczywiście każde opóźnienie o pół roku od normy to już powinno być mocno niepokojące. Nie czekamy nigdy do ostatniej chwili. Jeżeli uważamy, że dziecko powinno mówić więcej, a nie mówi tyle, ile wskazują normy, czy nasza intuicja, czy po prostu się niepokoimy. To zawsze warto udać się do logopedy, neurologopedy, neurologa, pedagoga, poradni. No jest tyle osób, które nam pomogą. Nie czekajmy do ostatniej chwili. Diagnoza popsuje dziecku papiery. Ja myślałam, że już tego nie usłyszę, ale dodałam to specjalnie tutaj do prezentacji, dlatego że usłyszałam ten tekst ostatnio przed wakacjami, gdzie mama w ukryciu przed resztą rodziny udała się na diagnozę, ponieważ. I reszta rodziny, czyli ojciec, teściowie, ciocie wszyscy zabraniali jej diagnozować, bo każda diagnoza zepsuje popsuje dziecku papiery. Ja się wtedy zawsze otwieram szeroko oczy ze zdumienia i zawsze się pytam jakie papiery? Jak można zepsuć? Przecież każda opinia, każda diagnoza, którą dostajemy, zostaje u nas, dla nas, Mo możemy, ale nie mamy obowiązku jej nigdzie pokazywać. Więc absolutnie nie bójmy się, że ktoś coś będzie za nim szło, że do teczki mu się coś włoży i, i że będzie miał zepsute papiery. Diagnozy to tylko sposób na zarabianie pieniędzy. Też ostatnio to słyszałam. Że, że terapeuci i diagności są tylko po to, żeby nakręcać swoje biznesy, i na pewno są tacy, którzy na wyrost mogą coś diagnozować, ale uwierzcie mi, że diagnozowanie zaburzeń u dziecka to nie jest żadna radość, a zarabianie na tym to jest ma małe, małe prawdopodobieństwo, że komuś będzie to przy sprawiało przyjemność. Niestety, dalej często pokutuje takie przeświadczenie, że wiele diagnoz jest wymyślonych, że wiele zaburzeń to nie jest prawda, że teraz, a teraz wszystkim diagnozują ADHD, na wyrost, przesadnie. Rzeczywiście były takie momenty, kiedy wiele dzieci dostawało na przykład diagnozę ADHD albo spektrum autyzmu. Oczywiście uczymy się, oczywiście nauka i wiedza się. Zmienia, ale to nie znaczy, że absolutnie ktoś kogoś chce tutaj nabić w butelkę. Gdyby był jakiś problem, to na pewno ktoś by to już zauważył wcześniej. No i niestety nie. Często zdarza się tak, że dziecko dobrze się maskuje, ale już pomijając to, Niektóre zaburzenia mogą pojawiać się na różnych etapach rozwoju. I tak jak dziecko w przedszkolu mogło sobie świetnie radzić społecznie, bo te relacje były na tyle proste, zrozumiałe, oczywiste, były jasno określone reguły zachowania w przedszkolu, no to świetnie, bo tutaj było idealnie dla dziecka. Nagle dziecko idzie do szkoły albo nie wiem, później staje się nastolatkiem i relacje stają się trudniejsze. I nagle się okazuje, że dziecko sobie po prostu w nich nie radzi, że to już jest za trudne, że jest zbyt wysoki poziom abstrakcji i niestety są takie konsekwencje, że te zaburzenia mogą wtedy się pokazać. Może też tak być, że są jakieś zmiany hormonalne, że są zmiany wywołane stresem, że no, różne rzeczy mogą się wydarzyć. Nawet może dojść do jakiegoś wypadku, mikrouszkodzenia mózgu. No różne rzeczy się zdarzają, ale też pamiętajmy, że dzieci pięknie przed nami. Ukrywają niektóre rzeczy i znamy mnóstwo takich przykładów, kiedy dziecko długo udawało, walczyło bardzo często, na przykład, dziewczyny w spektrum autyzmu, starają się dostosować, obserwują, uczą się pewnych zachowań i nie pokazują, że jest im trudno, a później trafiają z objawiami ciężkiej depresji, samookaleczeń, bo nie chciały się nikomu wcześniej przyznać, aż w końcu nie wytrzymały. Dziecko czemu się nie chce przyznawać? Często dlatego, że się wstydzi, boi się konsekwencji, nie umie o tym opowiadać, bo nie wie, co się z nim dzieje, nie rozumie tego, nie wie, co, że masz czymś problem. Bardzo często myśli, że to, jak ono myśli, jak ono się zachowuje, jak ono się czuje, to to jest tak, jak myślą wszyscy inni albo wytworzyło sobie już takie kompensacje, że my tego po prostu nie zauważamy. Bardzo łatwo to widać chociażby na przykładzie wady wzroku, gdzie często dzieci nawet z dużą wadą, nawet bardzo dużą wadą wzroku potrafią tak kompensować sobie innymi zmysłami, że my przez wiele lat nie zauważamy tego, że dziecko po prostu nie widzi. Co osobia naszą czujność i to też zawsze zwracam na to uwagę. Zawsze się na diagnozę wyrośnie, to rozwojowe minie, są gorsze rzeczy, przesadzasz. To są teksty, które cały czas słyszą rodzice czy nauczyciele, którzy zgłaszają coś rodzicom. Dawniej nikomu to nie przeszkadzało, chłopcy tak mają: nie rób tego dziecku, nie rób, yy, dziecku problemów, odpuść. I Nasza intuicja, która jest bezcenna, mówi nam, że coś jest na rzeczy, że warto tutaj powalczyć, a jednak ciągle słyszymy dookoła, że to my wymyślamy i tworzymy dziecku problemy. I takich sytuacji w gabinecie mam tydzień w tydzień. Mnóstwo, niestety, wiele trudności spotyka się z niezrozumieniem, wiele działań, które tak naprawdę trzeba by chwalić i gratulować mamie, tacie, nauczycielce, że znalazła, że zainteresowała się, że nie odpuściła. Zostaje oceniona zupełnie odwrotnie czyli negatywnie. To jest bardzo przykre, już wiele mam mi tu ręka w rękach płakało i ja niestety to wszystko rozumiem. Czerwone lampki. Co może niepokoić w rozwoju dziecka? Na pewno nieharmonijny rozwój. Co to znaczy nieharmonijny? Często rodzice przychodzą i mówią, jak on pięknie opowiada. Przychodzi elokwentny dwulatek, opowiada mi tutaj, Cuda, dziwy, wymyśla jakieś specyficzne i profesjonalne słowa, ale na przykład potyka się o swoje nogi. I teraz sobie myślimy, ok, intelektualnie, poznawczo albo językowo szóstka z plusem, ale inna sfera, czyli na przykład motoryczna, niestety na dwóje. Albo inne tego typu przy, przykłady, gdzie wszystko właściwie wydaje się w porządku. Ale zawsze coś jest troszeczkę za bardzo, a coś jest troszeczkę za mało. Mam na przykład dzieci bardzo sprawne ruchowo, które świetnie sobie radzą właśnie motorycznie, a niestety emocjonalnie kompletnie no, no nie, nie radzące sobie z niczym. I zawsze taki rozszał powinien nas troszeczkę niepokoić. To jest pierwszy sygnał do tego, że powinniśmy się zainteresować. Maluszki, zacznijmy sobie od tych mini dzieci, kolki zaparcia, trudności w regulacji, trudności w rozszerzeniu diety, opóźniony rozwój ruchowy, nietypowe zachowania. Wszystko to, co powoduje, że dziecko jest niespokojne albo że nas niepokoi właśnie jego zachowanie. Zawsze warto to skontrolować, szczególnie u małego dziecka, bo to są pierwsze objawy, czy mogą być pierwszymi znakami, że coś w rozwoju jest nie tak. Dlaczego te kolki, zaparcia, przecież to takie wszystko jest naturalne i wiele dzieci ma, a ktoś nie ma. Często jest tak, że my mylimy na przykład kolki z przebocicowania ze zwykłymi kolkami, albo jeżeli coś nieprawidłowo funkcjonuje w brzuszku, to możemy podejrzewać, że też neuroprzekaźniki, na przykład serotonina, która głównie produkowana jest w jelitach, bo 90% serotoniny właśnie stamtąd pochodzi, jest na przykład nie, nieprawidłowo wytwarzana albo przetwarzana albo transportowana. Więc już możemy mieć mnóstwo informacji, chociażby z takich e, wydawałoby się trudnych, ale zwyczajnych zachowań dziecka. Między innymi dlatego powstał ten plakat właśnie, Famiga Classic, czyli integracja sensoryczna, objawy zaburzeń. Jest ich tutaj mnóstwo wpisanych. To nie są wszystkie objawy. Ja też wiele takich webinarów powiedziałam, gdzie mówię tylko o objawach zaburzeń, integracji sensorycznej. Więc ja dzisiaj nie będę tych wszystkich rzeczy opisywać, omawiać i tłumaczyć, bo to wszystko jest na innych webinarach, ale. To jest plakat, który świetnie się sprawdza właśnie na, na gazetkach szkolnych, na korytarzach, na wejściu, bo rodzic jak stoi i czeka na tego swojego bąbelka, przeczyta sobie to trzy razy, bo mu się nudzi, i może wtedy uda się to wszystko w jedną całość połączyć. I nawet teraz, jak udostępniłam przed tym webinarem ten plakat, to dwie panie napisały, że był taki pewien moment, kiedy one zobaczyły ten plakat i to im pozwoliło zebrać w całość te objawy, że niby wszystko było ok, ale tu butów nie wiązał, tu nie miał równowagi, tutaj koordynacja, tutaj coś i nagle się okazuje, kurczę, moje dziecko to ma, tak? I to nie są takie oczywiste rzeczy, więc czasami warto coś takiego powiedzieć. To jest oczywiście w pakiecie materiałów dzisiejszego webinaru. Problemy z regulacją rytmu okołodobowego, bardzo charakterystyczne dla zaburzeń różnych. Problemy z usypianiem, mała ilość snu, spanie o nietypowych porach, częste wybudzenia nocne. Często wybudzenia nocne z płaczem i krzykiem takim nieukojonym. E, może być jakieś lunatykowanie, może być bardzo wiercenie się w nocy wieczorem. E, także tutaj jest dużo trudności. To jest powiązane i z tworem siatkowatym, który tam odpowiada za spanie, za regulację, wyciszenie. E, na przykład dzieci ze spektrum autyzmu często mają zaburzenia, w tym zakresie albo też za DHD. E, mogą to być trudności związane z przebocisowaniem, czyli integracją sensoryczną. Naprawdę dużo rzeczy może się wydarzać, więc bardzo obserwujmy intensywnie to, ja, jaka jest jakość snu dziecka. Ilość i jakość snu. Dziecko nieodkładalne. Znowu te maluszki nasze płaczące. E, Często, bo ja mam w wywiadzie, mam jedno z takich. Mamy u nas w gabinecie wywiad taki nasz, i tam jedno z pytań jest, czy dziecko jest nieodkładalne albo było nieodkładalne w wieku niemowlęcym. I czasami rodzice mówią, a o co chodzi w tym pytaniu? I ja zawsze wtedy tak mówię, gdyby państwo mieli nieodkładalne dziecko, to ja bym nie musiała tego tłumaczyć. I czasami rodzice od razu zaznaczają, tak, i ja wtedy wiem, że oni wiedzą o co chodzi. Teraz takie dziecko, które musi być cały czas na rękach, przyklejone do mamy, nie da się go odłożyć czy w dzień, czy w nocy, ono po prostu będzie płakać. Osiąganie kamieni milowych rozwoju poza czasem i to jest coś, na co już zwracałam uwagę i wy też bardzo zwracajcie na to uwagę. Opóźniona mowa, Osoby komunikacji, sposoby komunikacji dziecka są opóźnione w stosunku do wieku o co najmniej 6 miesięcy, również o tym wspominałam. Duża rabiność emocjonalna, czyli takie trudności w regulacji, szybkie przechodzenie od skrajnych emocji, brak emocji pośrednich, czasami dziecku nie daje ostrzeżenia, że zaraz wybuchnie, że coś się wydarzy i że to będzie bardzo, bardzo duże. Częste histerie, zachowania agresywne lub autoagresywne, walenie głową o podłogę, o ścianę, sztywność w zachowaniu, to są takie rzeczy, które na pewno w zakresie emocji powinny nas niepokoić. Silna potrzeba kontroli sytuacji wokół siebie, również o tym często mówię. Dzieci, które chcą mieć kontrolę, to są często dzieci, które się po prostu boją, czyli dzieci lękowe. One, jak mają pod kontrolą, czyli one zdecydują, gdzie pójdziemy, kiedy, o której, kto gdzie siedzi przy stole, kto ubiera dzisiaj buciki, a po której stronie yy, siedzi miś. No tutaj myślę, że wiecie, czujecie o co chodzi i zawsze warto na to zwrócić uwagę troszeczkę tej kontroli zabrać co powoduje zawsze bunt, ale też daje duże poczucie, że ja nie jestem za to odpowiedzialny i ten stres zabiera. Bardzo często z silną potrzebą kontroli są dzieci w spektrum autyzmu. Oczywiście nie tylko. Również ten plakat jest w materiałach. Kolejny Famiga Classic. Czyli wczesne objawy autyzmu również omawiałam je nawet całkiem niedawno na jednym z webinarów o autyzmie, właśnie. Więc możecie go sobie odszukać i odświeżyć. I właśnie mm, między innymi ten plakat jest też w materiałach. Niska świadomość swojego ciała, słaba koordynacja całego ciała, słaba orientacja w przestrzeni. Również powinny nas niepokoić, czyli takie niezgrabne, niezdarne dziecko, nie wie gdzie co ma, nie potrafi na przykład wskazać części swojego ciała albo twarzy. I również tutaj w tych formularzach, właśnie tych tak zwanych diagnostycznych przesiewowych, są te pytania wszystkie. Czyli nie musicie tego teraz notować, o co warto zapytać, na co zwrócić uwagę. Tutaj są pytania, ja za chwilę wytłumaczę jak to używać i jak stosować. Niepewność grawitacyjna, coś co my często popularnie tak w dorosłym życiu nazywamy lękiem wysokości, czy taką właśnie niepewnością, to jest brak poczucia bezpieczeństwa, wyjątkowy strach przed wysokością. Niechęć do pokonywania przeszkód, unikanie zabaw w grupie, unikanie nieprzewidywalnych sytuacji, obserwowanie. To jest zawsze to dziecko, które będzie obserwowało, analizowało. Ja często mówię, że tak skanują przestrzeń ciągle, patrzą gdzie kto jest, kto co robił, żeby mieć właśnie nad tym kontrolę. Nadmierna ostrożność i tu często też się rodzice cieszą wręcz. Proszę zobaczyć, jaki on jest ostrożny. On całe życie jest taki ostrożny. On widzi próg i on na czworaka przychodzi. No taki ostrożny. Pamiętajmy, że wszystko, co jest nadmierne, to niestety jest nadmierne, czyli jest poza normą. I my nie chcemy, żeby dziecko było nadmiernie ostrożne. Ono ma być po prostu ostrożne, a czasami ma się przewrócić i ma sprawdzić, co się wydarzyło, kiedy się przewróciła. I brak wyczucia przestrzeni to również może być objaw niepewności grawitacyjnej. To będą dzieci, które będą unikały wysokich jakichś płotków, murków, wspinania się na drabinki, chyba że spróbują kilka razy z asystą rodzica albo nauczyciela, przeżyją i wtedy mogą same wchodzić. Albo zobaczą 10 innych dzieci, które przed nim, przed nim wejdą i przeżyją i wtedy ono może też wejdzie i zobaczy. Wycofanie, niska samoocena, trudności społeczne, problemy z komunikacją, niechęć do gier zespołowych. Czyli mówimy o takim już społecznym aspekcie i również ten społeczny aspekt jest tutaj poruszony w tym formularzu, dlatego że my często widzimy te dzieci nadpobudliwe, szybkie, tak zwane problematyczne, aktywne, a często nie zauważamy tych tak zwanych. Cichych, grzecznych, niewadzących nikomu i niestety one często umykają naszej uwadze, dlatego ja zawsze zwracam na nie właśnie tutaj uwagę na tych webinarach. Szeroki siad W, czyli siad między piętami, e, powinien niepokoić, gdy jest siadem dominującym. To nie tylko maluszki, słuchajcie, dawniej najczęściej widziałam to u takich dwu, trzylatków, e, też dużo pracuję właśnie z takimi dziećmi w tym wieku, e, w grupach różnego rodzaju, w żłobkach i przedszkolach, e, ale... Teraz widzę to non-stop u dzieci 4-5-6-letnich, więc to myślę, że warto na to zwracać uwagę. Oczywiście to jest taki świat, który może wskazywać na nieadekwatne napięcie mięśniowe, ale też no, może już powodować w pewnym wieku wady postawy, koślawienie kolan i różne inne trudności, więc też zwracajmy na to uwagę. Choroba lokomocyjna, niechęć do jazdy w wózku jako maluszek, płacz w samochodzie, taki nieutulony płacz, nagłe usypianie to, to jest w drugą stronę. Tak? Albo dziecko jest bardzo niespokojne, albo 3-4 jesteśmy za rogiem, a ono już śpi. Dziecko nie potrafi rozpoznać, kiedy jest mu niedobrze, nie zna swojej granicy, może bardzo różnie reagować właśnie na ruch liniowy, i to też warto zauważać. Trudności interocepcyjne. Interocepcja to jest taki zmysł, który informuje nas o odczuciach naszego własnego ciała, czyli o narządach wewnętrznych, dzięki niemu odczuwamy głód, sytość, pragnienie, czy, czy potrzeby fizjologiczne. I teraz na pewno w Waszych grupach są takie dzieci, gdzie jest triliard stopni na zewnątrz, bo jeszcze czasami się tak zdarza. A one siedzą w tym sweterku, który mu mama rano ubrała. I siedzi mokry, czerwony, ale tego sweterka nie ściągnie. Dopiero powiecie mu ściągnij sweterek, bo ci jest gorąco i dziecko wtedy ściągnie sweterek. Są takie dzieci, które nie zjedzą, dopóki nie powiemy im, że są głodne i muszą zjeść, albo nie napiją się tej wody, mimo że są już na wykończeniu, bo tego pragnienia po prostu nie czują. Są takie dzieci, które biegną do ubikacji w ostatniej chwili albo chwilę po, czyli nie odczuwają swoich potrzeb fizjologicznych. I tych trudności może być jeszcze więcej. Te trudności interocepcyjne to są też takie, które mówią nam o naszych emocjach, czyli mogą wpływać na trudności w rozpoznawaniu naszych emocji. I co takie dziecko słyszy cały czas? Jesteś niegrzeczny, cokolwiek to znaczy, bo to nic nie znaczy, ale ciągle to dziecko jest niegrzeczne. Nie wymyślaj sobie problemów. Inni mają gorzej, nie przesadzaj, przesadzasz. Jesteś leniwy, jesteś niedobry, nie cuduj, ale z ciebie tchórz, ale z ciebie nie jadek. Popatrz, Zosia już potrafi wiązać buty, a ty nie. Popatrz, jak oni ładnie siedzą, a ty się wiercisz. Czyli porównywanie, porównywanie. I pytanie, czemu to dziecko jest winne? Winne jest temu, że ktoś w odpowiednim momencie. Odpowiednio nie zdiagnozował, bo tak naprawdę większość tych zaburzeń, większość tych e, zachowań e, to konsekwencja nieprawidłowo funkcjonującego układu nerwowego, a nie dziecka. Dziecko często nie ma na to wpływu albo wysiedzenie w ławce zajmuje e, ponad siły, żeby po prostu wysiedzieć i się nie wiercić. Dopóki tego nie zdiagnozujemy, nie nazywiemy, nie poszukamy tych przyczyn, to będziemy patrzyli na dziecko jako niegrzeczne, cudujące, wymyślające, dziwaczne, nieadekwatne. I po to ten właśnie cały webinar, żeby tym dzieciom troszeczkę odpuścić, troszeczkę zrozumieć, troszeczkę postawić się w ich sytuacji i zastanowić się, czyja to wina bo to wina dorosłego, który nie do końca stanął na wysokości zadania, kiedy dziecko potrzebowało pomocy, wsparcia, zdiagnozowania, a niestety nie zostało to wyłapane na czas. Stąd też te karty przesiewowe. I tutaj jeszcze raz pokażę uwaga. Tutaj mamy takie karty przesiewowe diagnostyczne. To są bardzo proste dwie strony, ale co tutaj jest? Mnóstwo pytań, które część z nich wymieniłam dzisiaj, a, a część nie zdążyłam, i one są świetne, dlatego że mówią tylko o tych rzeczach nazwijmy to negatywnych, trudnych, czyli przesadnie reaguje na niewielki ból, nie zwraca uwagi na drobne skaleczenia, jest nadwrażliwy na zapachy, często mruga, mruga oczy no mnóstwo takich rzeczy. I zawsze tam, gdzie zaznaczymy tak, to znaczy, że coś jest nie tak. I patrzymy sobie we wrześniu i w maju, możemy sobie porównać na początku i na końcu roku, jak dziecko funkcjonowało w tych dwóch miesiącach i sprawdzić, czy coś się zmieniło. Oczywiście, jeżeli my tutaj zobaczyliśmy we wrześniu, że coś jest nie tak, ale nic z tym nie zrobiliśmy, to w maju się raczej nic nie zmieni, ewentualnie może zmienić się na gorsze. I teraz, jak to wypełniać? Możliwości jest kilka. Można albo zaznaczać sobie, że tak. Albo można sobie wymyślić swoją skalę, czyli o ile od 1 do 5, w jaki, jak nam się wydaje, jak bardzo jest ta trudność nasilona, albo od 1 do 3, albo 1 i 2, jak chcecie. I potem możemy sobie to porównywać i zobaczyć jakościowo, ilościowo, jak nam się to zmieniło. Albo po prostu możemy sobie to wypełnić dosłownie w 30 sekund na intuicję, tak na szybko, bez zastanawiania się za bardzo. I po prostu patrzymy, ile zaznaczyliśmy punktów, że są na tak. One też będą nam sugerowały, w jakim obrębie dziecko ma trudność. Można takie karty rozdać też rodzicom. To są dwie strony, więc możemy je wydrukować dwustronnie. I rodzic dostaje taką karteczkę na zebraniu i może sobie to wypełnić. Może, możemy my wypełnić, i rodzic może wypełnić. I wtedy porównamy, jak rodzic widzi dziecko, a jak my widzimy dziecko. Bo często pytacie, gdzie jest klucz, jak to wypełnić. To jest karta orientacyjna, ale bardzo dużo mówiąca i mówiąca o różnych trudnościach, więc dzięki temu możecie zobaczyć ewentualnie, gdzie dalej drążyć. I myślę, że to jest po prostu bezcenne i bardzo proste w zastosowaniu. To jest naprawdę jedna z prostszych kart, jaką mamy u siebie w gabinecie. Konkurs z nagrodami trwa. Udostępnij publicznie ten webinar i wygraj książkę opisz co warto, na co warto zwrócić uwagę w rozwoju dzieci za chwilę podamy trzy osoby, które wygrały, więc zostańcie do końca, za tydzień webinar dyscyplina w przedszkolu i w szkole, czyli jak stworzyć przyjazne środowisko wychowawcze, we czwartek 19 września, Senso Gimnastyka mózgu pierwszego i drugiego stopnia, pytania i odpowiedzi jeżeli macie jakieś pytania do senso gimnastyki, zadawajcie właśnie podczas tego webinaru, chyba że nie chcecie czekać do 19, to kupcie od razu i Pamiętajcie, że dzisiaj ruszyła sprzedaż i to jest hit nad hity, więc tutaj jest ważne, żebyście nie przegapili tego okienka, bo ono jest tylko do 23 września. Jak rozwijać logiczne myślenie u dzieci, to znowu spotkanie ze mną za dwa tygodnie, czyli 23 właśnie w ostatni dzień sprzedaży Senso Gimnastyki Mózgu. My się widzimy w każdy poniedziałek o 19.30 na webinarach bezpłatnych z Famigą. Bądźcie u nas zawsze na żywo, a później na YouTubie albo na innych naszych nośnikach. I bardzo polecam wam sensogimnastykę mózgu pierwszego i drugiego stopnia, którą można zakupić na stronie sensogimnastyka.pl, gdzie znajdziecie innowacyjne metody, mnóstwo materiałów, mnóstwo świetnej wiedzy prowadzonych przez różnych specjalistów. Na których ja oczywiście też Was zapraszam, bo, bo jestem tam często na tym kursie. E, I e, no po prostu to jest taki nasz flagowy produkt z niesamowicie pozytywnymi opiniami, więc myślę, że mogę Wam go e, bez wstydu i na ślepu polecić. Nowością oczywiście jest sensogimnastyka mózgu drugiego stopnia, gdzie mnóstwo nowości też spotkacie, a cena tego wszystkiego to za pierwszy stopień 367 zł, drugi to 297, drugi można kupić tylko jak się ma pierwszy. Ale teraz jest możliwość kupienia i pierwszego, i drugiego razem w pakiecie, w naprawdę atrakcyjnej cenie 567 zł. To jest razem kurs pierwszego i drugiego stopnia. I najczęstszy komentarz, jaki spotykaliśmy pod lekcjami, to to, że. Po prostu uczestnicy nie spodziewali się, że w takiej cenie dostają tak wiele, że ten kurs powinien po prostu dużo więcej kosztować. Zgadzamy się z tym oczywiście, natomiast chcemy, żeby on był dostępny dla jak największej ilości osób, więc tej ceny na razie nie będziemy bardzo podnosić, ale nie wiadomo, jak długo w takiej cenie będziemy ją jeszcze sprzedawać. Na pewno w tej edycji cena to 567 zł i do 23 września tylko można ją kupić. Czas na pytania. Uff, dotarliśmy do Puenty. Pytania dzisiaj już mi tu powoli spływają. Cena, pamiętajcie, za cały ten pakiet, który pokazywałam, to 19 zł do północy, a po północy cena wzrośnie do 24 zł. I pytania, poproszę o linka, skąd można pobrać materiały z dzisiejszego webinaru. Tutaj jest ten link: famiga.pl/w199. Ciekawy webinar, bo do przemyślenia bardzo dogłębnego. Dziękuję pani Beato. Pani Magda, ten webinar powinien zobaczyć każdy rodzic. Zgadzam się i zapraszam każdego rodzica i nauczycieli również. Choroba lokomocyjna to problem SI? Tak, zazwyczaj kojarzona właśnie z problemami integracji sensorycznej. Czy są tam klucze? O, właśnie, to pytanie zawsze pada nie ma klucza, klucz wam opowiedziałam jak to wypełniać więc karty diagnostyczne jak najbardziej są do użytku bardzo prostego szybkiego, efektywnego dobry pomysł, aby rozdać rodzicom te karty, pani Sylwia pisze bardzo polecam, szczególnie na pierwszych zebraniach bo to są proste rzeczy na które można też zwrócić uwagę rodzicom, szybkie pytania słuchajcie, zadajecie, czy można zakupić pierwszy i drugi stopień dla poradni tak, tak i jeszcze raz tak, dlatego że sens gimnastyki Mózgu to są zajęcia albo grupowe, albo w parach, a albo e, indywidualna praca, czyli nadają się dla pedagogów, psychologów, a terapeutów integracji sensorycznej. Teraz ja wymienię wszystkie zawody świata i będzie się wydawało, że właściwie to jest dla wszystkich, ale trochę tak jest, bo praca na mózgu to jest praca dla wszystkich. Taka terapeutyczna na pewno świetnie się sprawdzi i do świetlic szkolnych, i na zajęcia na przykład matematyczne, i na zajęcia rozwijające logikę, logiczne myślenie. No Naprawdę mnóstwo tam i, i ruchowe, na w, dużo WF-istów kupiło słuchajcie, ten, ten kurs i stosują te zabawy, czyli ruch połączony z myśleniem na lekcjach WF-u. Także e, też bardzo ciekawe, i dużo wf nam tutaj pisało komentarze, że, że tak, że, że to się sprawdza. Dziękuję za cenne informacje. Kusi mnie bardzo ten kurs. Pani Iwonka pisze. To niech nie kusi, tylko niech po prostu się pojawi. Ja naprawdę obiecuję, że to nie będzie zmarnowany zakup. To jest coś, co mogę zagwarantować, bo ręczę, ręczę sobie swoją ręką i swoją głową za to, że ten kurs jest po prostu bardzo dobrej jakości, bo. Ogrom pracy w niego włożyliśmy, ogrom pracy czasu, czytania, konferencji, przemyśleń, analizowania. To były, słuchajcie, lata pracy nad tym kursem i nie żartuję teraz. Teraz drugi stopień, który już naprawdę no świetnie uzupełnia to, co było, ale też poszerza, no zmienia, zmienia perspektywę. Fajnie, że jesteście zainteresowani tym kursem, bo, no bo to cieszy, to tak inspiruje do dalszej pracy i, i fajnie. Dobra, słuchajcie, mam tu jeszcze jakieś pytanie. Ja jestem po pierwszym stopniu, w trakcie drugiego stopnia i naprawdę polecam to najlepiej wydane pieniądze najpierw krótkie filmiki w teorii i metody. Z teorii metody i jej podstaw naukowych, potem filmiki instruktażowe pokazujące konkretnie ćwiczenia, a do tego dosłownie setki kart pracy. Pani Linda napisała. Bardzo dziękujemy za te słowa. A teraz uwaga, uwaga, mamy oczywiście bibliografię i mamy wygranych dzisiejszego konkursu dzisiejszy konkurs wygrywają i piękne książeczki Aldo na niedziela, Magdalena Szewczyk i Marlena Wysocka, gratuluję prosimy o kontakt przez Messengera wiadomości prywatnej, wyślijcie nam swoje adresy a my wyślimy, wyślemy do Was te książeczki, jeszcze raz powiem kto Aldo na niedziela, Magdalena Szewczyk i Marlena Wysocka, gratulacje świetnie że tutaj odezwaliście się do nas. Ja te komentarze oczywiście będę sobie czytać i będę do nich wracać, bo w trakcie prowadzenia nie mam takiej możliwości, żeby wszystko analizować. Tym bardziej, że dzisiaj było setki, setki, setki komentarzy, za co bardzo Wam dziękuję. I dziękuję również za dzisiejszy wspólny wieczór. Zobaczymy się już za dwa tygodnie, a wcześniej jeszcze 19 we czwartek. Pamiętajcie, żeby przyjść do mnie na webinar o sensu Gimnastyce Mózgu, i tymczasem zobaczymy się. Następnym razem do zobaczenia, dobrej nocy, Papa.